No, cześć. Dziś chciałem Wam pokazać jeden z najpiękniej prezentujących się krzewów na mojej działce, a mianowicie jest to machonia. Mahonia należy do krzewów z rodziny berberysowatych. No i jest zimozielona, czyli nie traci liści na zimę. Jedynie jej liście zmieniają kolory o różnych porach roku. Jak widzicie, kwiecień, czyli Początek wiosny to chyba najpiękniej prezentująca się właśnie mahonia, ponieważ wykształca takie żółte kwiatostany, jak tutaj widzicie. No i robi to piorunujące, moim zdaniem, wrażenie. Poza tym jest bardzo miododajna, to znaczy, że przylatują i czerpią nektar z niej różne owady latające, pszczoły. Trzmiele i tak dalej. Poza tym, z tych kwiatów później wykszta wykształcają się takie owoce fioletowe. One wyglądają troszkę jak jagody, jak borówki. No i z nich również można robić jakieś nalewki, kompoty czyli są generalnie jad jadalne. Krzew wykształca. Takich bardzo, bardzo sporo odrostów, czyli można go sobie ładnie rozmnożyć. Można go również stosować na żywopłot. W moim przypadku pełni właśnie taką rolę. No i to tyle właśnie o mojej mahoni. Naprawdę polecam ten krzew w ogrodzie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnych moich filmików. Cześć.